Legionowo, czyli Leśna Osada na Wołyniu. Tytuł może być mylący, bo najczęściej Legionowo kojarzy nam się z miastem tuż pod Warszawą, a my na Wołyń, na Kresy. W ramach kolejnej prezentacji z cyklu z Piłsudskim po Kresach, na które od wielu miesięcy zaprasza Państwa Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Nowy rok to także czas robienia postanowień, obietnic sobie samemu dawanych. Myślę, że kto jeszcze nie złożył sobie samemu obietnicy, że Muzeum Józefa Piłsudskiego w tym roku odwiedzi, to czym prędzej to uczynić powinien. Ale poza tym, że należy do Sulejówka się wybrać, można też sięgnąć do nagrań archiwalnych dostępnych na stronie internetowej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, na której znajdą Państwo także prezentacje z cyklu z Piłsudskim Pokresach. I tę, gdzie zabieraliśmy państwa do miejsca urodzin marszałka, do Złowa na Wileńszczyźnie i tę, w której spacerowaliśmy po Wilnie końca XIX wieku, gdzie do gimnazjum chodził i pierwsze konspiracyjne przygody miał Józef Piłsudski. I znajdą Państwo też tę, która opowiada o niezwykłych uroczystościach towarzyszących pogrzebowi serca Józefa Piłsudskiego i prochów jego matki Marii Zbilewiczów, które odbyły się 12 czerwca 1936 roku. I tę, która opowiada o licznych bardzo pobytach Piłsudskiego we Lwowie. I udekorowaniu miasta Lwów krzyżem Virtuti Militari. Niebawem zabierzemy Państwa w kolejne miejsca na kresach w ramach tego cyklu do Nieświeża na Nowogródczyźnie, do Dyneburga, dzisiaj to Łotwa, ale, ale dzisiaj, dzisiaj. W pokresach wybieramy się na Wołyń do Legionowa. Ale zanim to legionowo w ogóle na tym Wołyniu się znajdzie, trafiają tam same legiony. W połowie 1915 roku pułki legionowe wzmacniają oddziały austriackie linię frontu, która rozciąga się na tak zwanym Polesiu Wołyńskim między Polesiem Właściwym a Wołyniem. To tutaj przez długie miesiące przyjdzie walczyć, stacjonować najpierw w pierwszej brygadzie, z czasem także wzmocnionej Formacjami drugiej brygady, która dołączy do niej rok później. Póki co jesienią 1915 roku, legiony toczą tutaj liczne boje i potyczki. To tutaj pod jabłonką, pod kamieniuchą, pod kuklami. W listopadzie pod kostiuchnówką w krwawych bojach spotykać się będzie z rosyjską armią, legionowy żołnierz. Na tej mapie pokazującej teren bitwy, pierwszej bitwy pod Kostiuchnówką, tej z listopada 1915 roku, widać też po lewej stronie w lesie już zaznaczone legionowo. Ale wówczas jeszcze na mapie go nie było. Powstawały bowiem te osady na przełomie 1915 i 1916 roku. I nowe kukle, i nowy jastków, i nowa rarańcza, i anielin, i rojowe osiedle z charakterystyczną willową zabudową. Które wznosili legionowi pionierzy i saperzy. Część wznoszonych tutaj obiektów powstała według projektów naprawdę profesjonalnych, zawodowych architektów. Część była ozdabiana przez naprawdę dużej klasy artystów, a wszędzie, gdzie tylko było to możliwe, starano się wznoszonym tutaj obiektom Nadawać narodowy polski charakter. Obok ziemianek, obok budynków, w których kwaterowali żołnierze, obok stajni dla koni, powstawały obiekty dla dowództwa, dla sztabów, ale także obiekty użytkowane przez całą legionową społeczność której przyszło zimować na Wołyniu. Kina, świetlice, place i boiska, czy zdobione pięknie kaplice i kościołki. Na wiosnę 1916 roku osiedla te zazieleniły się i upiększane były jeszcze dodatkowo skwerami, klombami. W miejsce frontowych zwykłych, wydeptanych ścieżek i dróżek wytyczano uliczki, nadając im na przykład nazwy na część wyższych dowódców. Tak działo się z legionami na Wołyniu, jak przypominał w epopeji legionowej Paweł Bezak. A duża część tych budowli była dziełem specjalnej jednostki, funkcjonującej w ramach legionów. Kompanii technicznej. Na tym zdjęciu widać właśnie żołnierzy legionistów z kompanii technicznej przy wznoszeniu kolejnej budowli w wołyńskich lasach. Były to i budowle naziemne, i ziemianki wkopywane w ziemię, a dla bezpieczeństwa od góry, by szrapnel żaden się nie przedarł do żołnierzy w niej się znajdujących kryte były jak widać takimi ogromnymi ścinanymi tutaj drzewami, balami, wspaniałymi wołyńskimi sosnami. Maskowane od wierzchu, by nie stały się łupem artylerii przeciwnika. Takich obiektów powstały tutaj setki to architektura wyjątkowa i sezonowa zarazem, bo przestała istnieć. Rok, dwa lata później, kiedy legiony zmuszone do opuszczenia swoich siedzib na Wołyniu, odeszły stąd budulec, rozdrapali mieszkańcy, wykorzystali przeciwnicy. I ślady po tym żadne nie zostały. Ale została pamięć o tych niezwykłych osiedlach wybudowanych w gęstych lasach na północ od linii kolejowej, która biegła z Kowla na wschód do Sarn, na tak zwanym wołyńskim polesiu. To tutaj właśnie Cztery kilometry od Wołczecka rozłożyło się Pierwsze Legionowo, a pod Optową powstało Rojowe Osiedle. Jeden z bliskich współpracowników komendanta, autor znanych pamiętników cztery lata wojny w służbie komendanta, Roman Starzyński, tak pisał o tym sielankowym okresie spędzanym na Wołyniu. Ziemianki mamy wspaniałe. Komfort, o jakim nam się dotąd nie śniło. Mamy łóżka, a raczej prycze, półki, stoliki, a nawet stołki do siedzenia. Po raz pierwszy mamy na pozycji kasyno, gdzie jadamy na talerzach. Gdzie otrzymujemy obiady z trzech dań. I gorące kolacje. Poza tym gramy w futbol, krokieta, karty. Jednym słowem, żyć, nie umierać. Tak dzieje się we wzniesionym na północ od wspomnianej linii kolejowej pod optową ważnym miejscem walk ważnym miejscem, gdzie ciągnie się linia frontu, gdzie ciągną się zasieki, druty. Gdzie ciągnie się linia okopów i umocnień, tak dzieje się w położonym nieopodal rojowym osiedlu. Rojowym oczywiście od nazwy dowódcy, bolesława Roi, bo to tutaj ulokowany został czwarty pułk piechoty legionów pod jego komendą. Do rojowego osiedla wiedzie nas Brama z charakterystycznym napisem i w bramie widać stojącego dowódcę pułku Bolesława Roje. Zajrzyjmy zatem, wejdźmy w głąb, minijmy tę bramę, by zobaczyć, co wybudowały tutaj legiony, co stworzyli tutaj legioniści. Dzięki współczesnej technice koloryzacji archiwalnych zdjęć i talentowi Jednego z najlepszych koloryzatorów, talentowi Mirka Szponara, możemy nawet obejrzeć w kolorze fragmenty rojowego osiedla i zwłaszcza budynek komendy, komendy charakterystycznej, gdzie nad dwoma pniami sosen udającymi zgrabnie lufy armat, Rozpościera skrzydła biały orzeł, a na tych zdjęciach śmietanka, jeśli chodzi o komendę czwartego pułku piechoty Legionów Polskich z wspomnianym już dowódcą Bolesławem Roją, ale znajdziemy tutaj i Edwarda Rydza Śmigłego i Mariana Janusza Itisa. I Michała Rzymierskiego, i Leona Berbeckiego, Andrzeja Galicę, Władysława Uzdowskiego. To wszystko na wiosnę roku 1916 można było sfotografować w rojowym osiedlu. Także znakomitego kapelana czwartego Pułku księdza Kazimierza Konopkę. To on także wdrapał się na dach owej ziemianki i razem z doktorem Emilem Bobrowskim pozował przy Orle na dachu komendy czwartego pułku piechoty legionów w rojowym osiedlu. To z kolei zdjęcie pokazuje, czym zajmują się legioniści, kiedy nie muszą walczyć. Kiedy nie muszą odsypiać nocy spędzonych na wielogodzinnych posterunkach, i kiedy mogą dać upust swoim talentom rzeźbiarskim, plastycznym, swoim pasjom artystycznym, bo zwłaszcza rojowe osiedle ozdabiane będzie dziesiątkami niezwykłych zupełnie rzeźb, wykonywanych rzecz jasna z drzewa, z rozmaitych zresztą gatunków drzewa. Co doskonale widać na tym zdjęciu. Oto i orzeł, który ozdobi kolejną ziemiankę, i jakaś mucha, która na innej się pojawi. W głębi, w głębi, ziemianka izba chorych, też wyglądająca całkiem atrakcyjnie, z odpowiednimi dekoracjami. Bo dekoruje się tutaj wszystko, co tylko można sobie wyobrazić, by tym, którzy do izby chorych trafią, trochę chociaż przyjemniej było. Rzecz jasna, nie zabraknie w rojowym osiedlu miejsc, w których można będzie się pomodlić o szczęśliwe dalsze wojowanie, o życie tak naprawdę i zachowanie przy życiu, to przy takich skromnych, polowych ołtarzach, a potem przy pięknych kaplicach wznoszonych w rojowym osiedlu, modlić się będą czwartacy. I to tutaj widać witać będą legendarnego biskupa, tak popularnego wśród legionistów, biskupa Władysława Bandurskiego to tutaj także obchodzić będą rocznice powstania pułku, to tutaj na obiad trafiać będzie sam Józef Piłsudski. Ale dość o rojowym osiedlu, bo przedmiotem tej opowieści jest nie rojowe osiedle pod Optową, a Legionowo. Największa, najciekawsza i o wstydzie do dzisiaj właściwie niezdokumentowana w postaci dobrego wydawnictwa, dobrej monografii, osada legionowa na Wołyniu, na Froncie Wschodnim. Zaczęła powstawać 14 listopada 1915 roku, parę kilometrów na zachód od E, niewielkiej miejscowości Wołczeck na północ od linii kolejowej Kowel Sarny. Na leśnej polanie i w głębi lasu zaczęto wycinać drzewa i korzystając z polan prześwitów budować kwatery na zimowanie Legionów. Bo po kilku miesiącach spędzonych na pierwszej linii po ciężkich walkach, jakie jesienią 1915 roku toczyły tutaj legiony, przychodzi zasłużony czas odpoczynku. Zluzowane, odesłane na tyły legiony mogą więc zająć się urządzaniem swojego zimowego leża. By to zrealizować, wyznacza się jeńców. Jeńców rosyjskich, rzecz jasna, takich, którzy chociaż trochę znają się na ciesielce. Do tego dochodzi wspomniana już wcześniej kompania techniczna, która zajmuje się rozmaitego typu budowlami w legionach. No i oczywiście znakomici architekci, którzy, tak się składa, służą w legionach. Całe legionowo powstaje. Według projektu porucznika Włodzimierza Helmana. A budynki, budynki budowane są z niekorowanych okrąglaków sosnowych i uszczelniane mchem. Dobrą okazją do tego, by pospacerować po legionowie, jest wizyta jakichś ważnych gości, których legioniści z dumą oprowadzają po swoim królestwie. Na zdjęciu akuratnie generał Karl Diefenbach, niemiecki generał, który wizytuje Legionowo i któremu towarzyszą kapitan Włodzimierz Ostoja-Zagórski i Franciszek Kleberg, także przecież postać doskonale nam znana. Zatem porzucamy ten niemiecki automobil, który dojechał do Legionowa, by udać się już spacerem, na spacer po leśnym osiedlu. Zasadnicza część tej osady powstała jeszcze przed Bożym Narodzeniem 1915 roku, ale była oczywiście dalej rozbudowywana aż do późnej wiosny roku 1916. W Muzeum Śląskich w Katowicach zachowało się zdjęcie wykonane z góry, które pozwala nam dostrzec tą część legionowa. Która nie jest ukryta w lesie, i gdzie widać skalę tego założenia. Jednym z najważniejszych punktów jest oczywiście to miejsce, komenda i budynki towarzyszące komendzie legionów polskich. Zwracam uwagę na charakterystyczny słup stojący na środku tego placu z lampą. Bo legionowo jest zelektryfikowane. Zatem mamy tutaj oświetlenie elektryczne. A póki co na placu pod ową lampą, tym razem nieświecącą, bo to przecież środek dnia, wygrzewają się w słońcu rosyjscy jeńcy. Pewnie czekają na spytki, na to, by zostać przesłuchani, bo. Przecież po to się głównie jeńców bierze, by cokolwiek się o przeciwniku dowiedzieć. Tuż obok charakterystyczny budynek stołówki oficerskiej. Te najważniejsze obiekty w legionowie, przeznaczone dla komendy i dla wysokich rangą oficerów legionowych, wznoszone są w charakterystycznym stylu dworków szlacheckich, bo rzecz jasna. Po pierwsze, nie brakuje w legionach synów wywodzących się z rodzin o takich tradycjach, a po drugie tradycja dworu szlacheckiego w legionach doskonale znana, kultywowana, popycha twórców budowniczych legionowa by te budynki w takim właśnie stylu urządzić. No, rzecz jasna, z materiałów jakie są dostępne i w technice jaka jest tutaj możliwa. I tak powstaje serce Legionowa obsadzone odpowiednimi drzewami, z ławkami, z terenami oświetlonymi lampami elektrycznymi. A już na początku stycznia 1916 roku zaczyna w Legionowie funkcjonować owa elektrownia, dzięki której. Można osiedle oświetlić, powstają obiekty dla oddziałów łączności, ba, zostaje uruchomiona specjalna kolejka konna, bardzo prościutka, szyny jak widać położone na drewnianych podkładach, która zapewnia łączność położonego w głębi lasu Legionowa z pobliskim Wołczeckiem, a z Wołczecka z kolei jest już Prosta droga do linii kolejowej Kowel-Sarny. I tak rozrasta się. W lasach na Wołyniu nowa, zupełnie osada, legionowo. W budowanych, dostawianych później barakach urządza się zakład sanitarny, powstaje sala operacyjna. Ambulatorium dentystyczne, w którym nawet można wstawić całe sztuczne szczęki, zwłaszcza jeśli któryś legionista zostanie poszkodowany wybuchem szrapnela. Jest działająca tutaj pralnia, łaźnia, pomieszczenia do dezynsekcji. Te mają ogromne znaczenie. Do ich uruchomienia wielu żołnierzy chorować będzie ciężko. Niektórzy wręcz śmiertelnie na rozmaitego typu choroby zakaźne, więc utrzymanie w tej wielotysięcznej, przecież żołnierskiej masie podstawowej higieny, izolowanie chorych, izolowanie tych, którzy na jakiekolwiek choroby zapadli, jest rzeczą kluczową. W ramach Rozwoju legionowa powstają długie szeregowe wille. Helmanówka, ta w której mieścić się będą ci z kompanii technicznej, pod kierunkiem inżyniera Helmana, komendanta, kompanii Technicznej. Powstaje tak zwana sztabówka, czyli barak Kompanii Sztabowej. Ciborówka, każda z nich otrzymuje własną nazwę. Ba powstaje w Legionowie własna szkoła podoficerska, szkoła podchorążych. Absolwenci jej otrzymywać będą takie oto odznaki. W Podkowie ustawioną są budynki stajni i sztabówki, bo tutaj także, chociaż pierwszy pułk ułanów e, Beliny. Kwaterować będzie raczej gdzie indziej, to niektóre szwadrony przez jakiś czas będą także zakwaterowane właśnie w Legionowie. Zresztą z ułanami Beliny za chwilę się spotkamy, może niekoniecznie w najbardziej chwalebnej dla nich roli. W samym Legionowie jest też miejsce szczególne prowadzona przez najmłodszych żołnierzy, skautów, kilkunastoletnich ochotników służących w legionach, kantyna, sklepik, w którym można było kupić, jak pisali kronikarze tego leśnego miasteczka, niemal wszystko. Od czernidła do butów i kiełbasy po naukową literaturę. No i tak, proszę Państwa, w Legionowie mamy właściwie wszystko, co legionistom może być potrzebne. Nic dziwnego, że znakomity kapelan legionowy, niezwykle odważny i bezkompromisowy ksiądz Józef Panaś, z zachwytem pisze w swoich pamiętnikach o Legionowie. Legionowo jest bardzo dobrze wybudowany. Nie brakuje tu nawet sukiennic z szerokim podcieniem, gdzie zwinne skałty sprzedają wszelkiego rodzaju towary, począwszy od czernidła i kiełbasy, skończywszy na poważnych książkach naukowych. Wszystkie polany wokoło zasadzone są ziemniakami, grochem, zasiane owsem, bo trzeba zapewnić sobie samowystarczalność, jeśli chodzi o wyżywienie. W lesie mnóstwo borówek, które zaczynają dojrzewać. Nasz ogródek warzywny posiada wszystkie jarzyny, z wyjątkiem chyba szparagów, na które podobno trzeba czekać lat kilka. No, oczywiście do szparagów nie doczekano, bo w czerwcu 1916 roku, gdy ruszyła ofensywa Brusiłowa, polegionowie zostały tylko wspomnienia. Ale poza tymi Wszystkimi udogodnieniami powstają także przepiękne kaplice i kościołki. To zapewne w takiej kaplicy musiał odprawiać swoje msze znakomity ksiądz Józef Panaś. A my, my zaglądamy, proszę Państwa, do jednej z najbardziej oryginalnych i efektownych willi wzniesionych w Legionowie: dzieło. Wspomniana już kompanii technicznej, która wymyśliła sobie, by dla własnego użytku wybudować willę w stylu zakopiańskim. Nie muszę Państwu mówić, że w tamtej epoce styl zakopiański był niesłychanie popularny, więc i w legionowie willi w tym stylu nie mogło zabraknąć. Stąd te zdobienia, przypominające jako żywo, chałupy na podchalu. Rzecz jasna, wszędzie w takich miejscach charakterystyczne białe brzozowe płotki. Do jednej z oryginalniejszych willi, także zresztą było to dzieło kompanii technicznej, należała willa nosząca wdzięczne wdzięczną nazwę szrapnel bo wybudowana została jako monumentalna kopia pocisku armatniego z oknami na parterze i stosownym, wypiętrzonym zadaszeniem przypominającym czubek artyleryjskiego pocisku. Czegoż nie było w Legionowie? Był i teatr, było kino, była biblioteka. Były redakcje czasopism. A my właśnie idziemy na jakieś przedstawienia teatralne czy projekcje kinowe, bo tu ściągano filmy, by wojsko się nie nudziło. I wobec tego do tego Centrum Kultury w Legionowie zabieramy państwa. Pewnie trwają przygotowania do jakiejś premiery teatralnej, a może żołnierze wychodzą po seansie filmowym. Takich prostych, zwykłych ziemianek nie brakowało także i w Legionowie, jak i w innych osadach, które powstały na Wołyniu na przełomie 1915 i 1916 roku. My póki co nie będziemy zajmować się Wewnętrzną organizacją tego osiedla. Nie będziemy zaglądać do magazynów, nie będziemy po tym osiedlu kursować ową konną kolejką, bo chcemy jeszcze na chwilę powrócić do wątku świątecznego. W ostatniej prezentacji przypominałem te dramatyczne, traumatyczne, niezwykłe chwile, kiedy tysiącom żołnierzy. Legionów, ale przecież nie tylko legionów, przychodziło przeżywać czas Bożego Narodzenia, czas Wigilii, na froncie, w ziemiankach, w okopach. Nie inaczej było też w legionowie, tyle że tutaj akurat nie, nie walczono. Spróbujmy zatem przypomnieć sobie, jak wyglądały owe święta. Święta w legionowie obchodzone. W grudniu 1915 roku. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia do żołnierzy dotarł list pasterski od biskupa bandulskiego z Wiednia. Dotarły paczki z podarkami. Ponieważ paczki były przesyłane w ramach wielkiej akcji wysyłania paczek dla żołnierzy służących w legionach, mam nadzieję, że nie zapomnią Państwo o paczkach. Dla potrzebujących, w tym także paczkach dla żołnierzy na naszej współczesnej granicy. Wobec tego wymyślono bardzo prostą metodę. Paczki były losowane, były bardzo różne. To los sprawiał, że jeden dostawał większą, drugi mniejszą, jeden obfitszą, drugi skromniejszą. A legioniści przystrajali swoje kwatery na okres świąt rozmaitego typu ozdobami, czyli tak naprawdę tym, co mieli pod ręką. Albo były to jakieś naboje karabinowe wieszane na drzewku, albo zapalniki od pocisków, albo z trudem wyproszona od sanitariuszy legionowych biała wata. Z postem, z postem było marnie, zaopatrzenie było kiepskie, więc jak wspominał jeden z legionistów, Adam Benisz, na obiad wigilijny wydano żołnierzom konserwy mięsne z napisem HF, które legioniści żartobliwie tłumaczyli sobie jako Hundfleisch, czyli psie mięso. Zapewne, pewnie też i... Podobnie smakowało. Ale ja chciałbym przypomnieć Państwu niezwykłą inicjatywę owych skautów z kompanii skautowej, którzy prowadzili kantynę w Legionowie. A możemy to zrobić dzięki Tomaszowi Sikorskiemu, autorowi znakomitych monografii poświęconych historii harcerstwa i pięknej książki z krzyżem harcerskim w bój 1914-1921 odnoszącej się do udziału skautów i harcerzy w walkach o niepodległość, w której wspomina rodzonego dziadka, sierżanta Antoniego Sikorskiego, dowódcę III Plutanu Kompanii Skautowej Legionów. Z kolei dziadek Tomasza Antoni Sikorski po latach tak wspominał owo Boże Narodzenie. Przypadkiem zetknąłem się z Saturnem Osińskim. Byłem senatorem klubu Wyzwolenie i odtąd oboje Państwo Osińscy roztoczyli, roztoczą iście rodzicielską opiekę nad moim Plutonem. Plutonem kompanii skautowej. Trudno, żeby było inaczej, młode chłopaki służące gdzieś pomiędzy starymi wiarusami na wołyniu to oczywiście właściwy adresat takiej pomocy. Zatem do tego oddziału, którym dowodził Antoni Sikorski gdzieś nad styrem i stochodem żeby chłopcy nie chodzili w podartych koszulach czy skarpetkach. Przysyłano odpowiednie wyposażenie. Ale jak daleko sięgała ta troska i opieka macierzyńska, niech posłuży ten oto fakt. Wspominał Antoni Sikorski. Na święta Bożego Narodzenia 1915 roku dostaliśmy od państwa osińskich dwie ogromne skrzynie od tytoniu bogatych bakali. Staliśmy wówczas w legionowie. Barak Ziemianka wśród Kniei Wołyńskiej nie było więc Wszelkich wielkich trudności w wynalezieniu godnego świerka dla takiego daru. Ustawiliśmy drzewko pośrodku ziemianki, podłogę klepisko pokryliśmy kocami i na nie wysypaliśmy te dwie skrzynie bakali dookoła drzewka. Powstał kopiec chyba metrowej wysokości. Trzeba było widzieć miny sztabu komendy Legionów i księdza biskupa Bandurskiego. Kiedy znaleźli się pod tym kopcem dla złożenia nam życzeń świątecznych. Jak mocno utkwił w pamięci uczestników ten fragment, świadczy, że siedem lat później, na Wideńszczyźnie, kiedy zetknąłem się znów z księdzem biskupem Bandurskim, ten przy powitaniu wykrzyknął: Pamiętam, pod pana pod tą choinką świąteczną i kopcem zbakali. A skoro o w biskupie bandurskim mowa to właśnie. Właśnie do Legionowa przybywa dostojny gość razem z ważną delegacją Naczelnego Komitetu Narodowego z podpułkownikiem Władysławem Sikorskim. Widzą Państwo moment powitania w zaśnieżonym Legionowie dostojnego gościa, który przebywa specjalnie na Boże Narodzenie. Do legionistów na front przed kwaterą, komendanta głównego legionów, generała Trzaski Durskiego, czołówka legionowa. W środku widać księdza biskupa Bandurskiego, widać podpułkownika Władysława Sikorskiego i towarzyszących im oficerów. Na wigilijny wieczór zaplanowano uroczystą kolację świąteczną, na którą oprócz księdza biskupa Bandurskiego i pułkownika Władysława Sikorskiego zaproszono także najważniejsze postaci. A potem po kolacji ksiądz biskup Bandurski wraz z delegacją odwiedzał kolejne kwatery żołnierskie i tak na pierwszy rzut. Poszła owa kompania techniczna i słynny budynek w stylu zakopiańskim, gdzie żołnierze wewnątrz tego baraku przygotowali oryginalne choinki przystrojone amunicją, kulkami szrapnelowymi, pierścionkami własnego wyrobu i innymi drobiazgami. Potem ksiądz biskup i dostojni goście udali się na wigilię do sztabówki. I potem do kompanii skautowej. Ale my na chwilę zatrzymajmy się na owej wigilii w sztabówce. To ta środkowa willa. To tutaj na wieczerzę wigilijną pojawia się ksiądz Biskup Bandurski i delegat naczelnego Komitetu Narodowego Władysław Sikorski. Wiemy jak to wyglądało, bo Wolesław Pochmarski. Wspominany już przeze mnie wcześniej poeta Legionowy tak opisał ten moment. Spośród tłumu żołnierskiego wysunął się legionista Barszcz i wierszem niewyszukanym, a serdecznym wyśpiewywać począł swoją kolendę. W poprzedniej prezentacji przypominałem te fantastyczne kolendy pisane w latach wojny, dziś nieznane, zapomniane, nieśpiewane. Oto jeszcze jedna. Kolenda śpiewana w legionowie. Tutaj, na tym zdjęciu, widać wnętrze owego baraku żołnierskiego kompanii sztabowej, siedzącego księdza biskupa, oficerów, i to w ich obecności popłynęły te słowa. Przybierzeli legioniści w zabawę i ujrzeli wód, Piwo, potrawę. Jedni pojadają, drudzy popijają, na wojnie spokojnie. Jako żywo do klasycznej kolendy o tych, co przybierzeli do grobu pańskiego, niewiele w tej kolendzie się mówi. Dużo szarży się zebrało wokoło, no rzeczywiście, aby razem się zabawić wesoło, popij choć na święta, niech człowiek popamięta. Na wojnie spokojnie. Proszę zapamiętać ten fragment o popiciu. Niech dziś gwiazdka nam zaświeci na niebie, A żołądek się opatrzy w potrzebie. Popij żwawo wódki, bo czas święta krótki. Na wojnie spokojnie. Proszę Państwa, z tym popijaniem było rzeczywiście sporo kłopotów. Bo przed świętami wydawano zwiększone porcje alkoholu, ale niestety niektórzy żołnierze musieli koniecznie go nadużyć, ba byli i tacy, którzy potrafili nawet włamywać się do magazynów żywnościowych, gdzie trzymano alkohol, a skutki tego były opłacane. No i wobec tego w Legionowie na to święto Bożego Narodzenia zdarzyły się zgoła nielicujące z tym świętem wypadki. Ale najpierw jeszcze przypomnienie, że owe kolędy, o których mówimy i które śpiewane były na froncie przez legionistów zostały wydane w postaci płyty na początku lat 2000 i dziesięć tych kolęd na płycie Kolendy patriotyczne mogą Państwo znaleźć. Jeśli gdzieś jest jeszcze przypadkiem do dostania, bardzo serdecznie Państwu polecam, bo warto te zapomniane zupełnie teksty przywoływać. A skoro mowa o tym, co działo się w Legionowie w, ową, w owo Boże Narodzenie. Roku 1915. To dodajmy, że w, z, w jednym z baraków od lampy zapalił się mech, który był, którym baraki uszczelniano, żołnierze zaczęli gasić pożar, musieli wejść na Strych, ale ich interwencja spowodowała, że zasypali cały wigilijny stół paprochami z się sufitu i ten oczekiwany, wyczekiwany dostojny gość, biskup Władysław Bandurski, musiał się zderzyć ze stołem wigilijnym zasypanym tlącymi się kawałkami. Mało tego, tak, dużo więcej kłopotów przysporzyli u Ułani z pierwszego pułku Beliny, tak, tak, tego legendarnego, słynnego pułku, którzy zdecydowanie przesadzili z alkoholem i już na kilka godzin przed planowaną uroczystością i mszą świętą oraz wigilią z udziałem księdza Bandurskiego, byli tak wstawieni, że nie byli w stanie wsiąść na konie. Więc skonnej asysty ułanów pierwszego pułku. Trzeba było zrezygnować. Gdzie indziej podochoceni żołnierze doprowadzili do tego, że wybuch pożar i w samym Wołczecku spłonęło 12 budynków i kilka koni. Zresztą budynki w Legionowie też płonęły, bo w końcu z drewna nietrwałego, łatwopalnego były wznoszone. Nie wiem, czy w tych ekscesach uczestniczył mój rodzony dziadek. Stoi po prawej stronie jako ułan w szwadronie w pierwszym pułku ułanów Beliny. Niestety nie miałem okazji go poznać i dopytać, jak to było z tymi świętami w legionowie u Beliniaków. Ale nie wszyscy musieli mieć tęgo w czubie, skoro. Wspominany już znakomity legionowy poeta Józef Mączka był na tyle zdolny i przytomny, by powitać księdza Bandurskiego wierszem Toastem. W poprzedniej prezentacji przypominałem jego wiersz Toast na cześć generała Karola Trzaski-Durskiego. Tym razem mamy wiersz na cześć najczcigodniejszego biskupa, księdza. Władysława Bandurskiego, toast wygłoszony przy stole w Legionowie, Wigilię roku 1915. Na ziemię mogił i krzyżów kresową Z daleka szedłeś, a miałeś wszak blisko, I żeś tu mieszkał przez ducha i słowo, Przez ducha Twego zniczowe ognisko I przez słów Twoich płomienie natchnione, Którą w daleką ponieśli my stronę. Oto tu stoim przed tobą w pokorze, My Polski twojej kresowi żołnierze. Serca ci nasze przynosim w ofierze, A płomień tęsknot ogromny w nich gorze I umiłowań wielkich, których imię Pisane w armat rozjęku i dymie. Tak zaczynał się toast wiersz Józefa Mączki dedykowany księdzu biskupowi Bandurskiemu. A tak brzmiała jeszcze jedna kolenda, śpiewana właśnie tutaj, wśród ułanów mączki, kolenda napisana przez Bolesława Pochmarskiego do słów znanej kolendy w Dzień Bożego Narodzenia. Dzień Bożego Narodzenia. Prawdość serca Rozpłomienia Że w matnim Bóg udymie Z staje polskim, polskim imię Rok już drugi Na placówce Wciąż wojenne Poprzez chwałę! Trwawą... Braciami bracia mili. Czym mógł się odwdzięczyć ksiądz biskup Bandurski? Ano błogosławieństwem, dobrym słowem, pobytem wśród żołnierzy i homilią. Homilią, którą cytowano później, drukowano, tą szczególną homilią wygłoszoną podczas mszy pasterskiej w polu nad Styrem. Tak mówił przybysz z daleka do legionistów. W nocnej ciszy obchodzi cały świat chrześcijański święto narodzin Bożego Dzieciątka, a myśl wiernych unosi się wtedy ku onej krainie, kiedy pasterzom czuwającym i strzegącym nocne straże Objawioną została największa tajemnica odrodzenia ludzkości, podstawowa prawda całego chrystianizmu, tajemnica wcielenia przedwiecznego słowa. Słowo, co ciałem się stało, przyniosło spragnionemu człowiekowi pokój i hasła najszlachetniejsze wszechludzkiej miłości, sprawiedliwości i wolności. Ilekroć ludzkość odstąpiła od Chrystusowej Ewangelii, Tylekroć miasto miłości, nienawiść, miasto sprawiedliwości, gwałt, miasto wolności, tyrania. Miasto pokoju, srogie panowały wojny. Na tle powszechnego bezprawia powstała straszna zawierucha obecna, która przewala się poprzez całą Europę i porywa za sobą narody stawające wrogo przeciw sobie. W tym roku Wielkiej Wojny przypadł mi niemały zaszczyt odprawienia mszy pasterskiej w obozie polskiego żołnierstwa, który jak on dziś, biblijni pasterze na czujnych stoi czatach i czeka wieści weselnej o narodzinach tego, co dźwignął ludy ku słońcu. Tak rozpoczynał swoją homilię ksiądz biskup Władysław Bandurski podczas pasterki nad Styrem. Ale zanim odjechał, w towarzystwie Władysława Sikorskiego zdarzyła się jeszcze jedna dosyć żenująca historia, bo po wizytach w kolejnych ziemiankach, po mszy odprawionej w czasie pierwszego dnia świąt i po pobycie świątecznym w różnych jednostkach, postanowiono podjąć. Księdza biskupa uroczystą kolacją po wizycie w szpitalu polowym. Głównym daniem podczas tej kolacji miała być pieczeń z kapustą, dosyć obficie podlewana wódką, bo podochoceni legioniści wymyślili sobie, że spiją księdza biskupa. Ale ksiądz biskup zachował czujność. W dodatku był w dobrym towarzystwie w towarzystwie innego świetnego legionowego kapłana. Kapelana ojca Kosmy Lęczowskiego, który w swoich pamiętnikach pozostawił jedno zdanie komentarza na temat tego, co działo się podczas tej uroczystej świątecznej kolacji. Pijani, wyczerpawszy repertuar niewinnych piosenek i kolęd, niewielu, dodawał z przekąsem ojciec Kosma Lęczowski. Zaczęli śpiewać porno i erotyczne śpiewki. Na takie diktum ojciec Kosma Lęczowski i ksiądz biskup Bandurski ewakuowali się z uroczystej kolacji legionowej w Legionowie. Ale w międzyczasie na pewno musieli też odprawiać mszę przy tym pięknym ołtarzu. Kaplicy legionowej wzniesionej w zakładzie sanitarnym, a zbudowanej według projektu znakomitego artysty malarza Wincentego Wodzinowskiego. Skoro już o artystach mowa, to przypomnijmy, że nie brakowało ich w Legionowie. Nie brakowało ich w Legionach i wobec tego nie może nas zdziwić widok stojącego przed jednym z obiektów sanitarnych, zresztą przepięknie zaprojektowano, zaprojektowanego z białej brzozy, wybitnego polskiego malarza Leona Wyczółkowskiego. Który i ten obiekt sanitarny, i inne, uwiecznił potem w dziesiątkach swoich prac. W tece graficznej wspomnienia z Legionowa 1916 słynny Leon Wyczółkowski utrwalił i obiekt kompanii sanitarnej. Na tej samej planszy, na dole, znalazła się piękna sylwetka budynku. Komendy Legionów Polskich, a na kolejnych grafikach steki wspomnienia Legionowa możemy podziwiać i ów szwadron przyboczny i sztabową kompanię tam, gdzie spożywał wigilijną wieczerze ksiądz biskup Bandurski i gdzie śpiewano ową kolędę Możemy także znaleźć odrysowanego, wspominanego już poetę Józefa Mączkę czy podporucznika Józefa Relidzyńskiego, także poetę służącego w szeregach legionistów. Wśród wielu bardzo grafik, rysunków, szkiców, jakie Leon Wyczółkowski wykonał wówczas na Wołyniu, w Legionowie i w pobliżu znalazły się także całe cykle wspaniałych wołyńskich sosen. A sekundowali mu inni twórcy, których nie brakowało przecież w Legionowie, ze Stefanem Sonnenwendem na czele. Bo w czasie, kiedy Legiony nie walczyły, kiedy był na to czas, kiedy można było sobie na to pozwolić, ogromna rzesza domorosłych, ale także i mniejsza rzesza utalentowanych i wykształconych artystów służących w legionach portretowała się nawzajem, dzięki czemu do dnia dzisiejszego w zbiorach polskich muzeów znajdują się dziesiątki, ba setki portretów polskich legionistów wykonanych na Wołyniu na przełomie 1915 i 1916 roku, takich jak Mariana Żegoty, Janusza Itisa, czy podpułkownika Mieczysława Norwida Bauera. To tutaj w Legionowie wychodziły także bardzo liczne czasopisma. Wielka szkoda, że do tej pory chyba nie ukazała się żadna przyzwoita monografia, która by gromadziła całą wiedzę na temat wszystkich aspektów życia w Legionowie i twórczości. Zgromadzonych tutaj żołnierzy i oficerów. Dodajmy też, że w tych wolnych, spokojnych chwilach można było się też oddać zupełnie niewinnym rozrywkom. Oto w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach zachowało się wzruszające zdjęcie młodziutkiego muzykanta, bo obok kompanii skautowej także w orkiestrze służyli nastoletni chłopcy muzykanta, który dyryguje w takt muzyki psu. Ten pies był maskotką oddziału i przed kwaterą w osadzie leśnej Legionowo wykonano to zdjęcie podpisane króciutko słowem muzykant. Jak się uważa najprawdopodobniej tuż przed ową krwawą ofensywą generała Aleksija Brusiłowa, która zakończyła krótki, półroczny żywot legionowa. A dodajmy, że efektownych, pięknych ziemianek, w których kwaterowali legioniści, ozdabianych wielkim nakładem sił i talentów nie brakowało i w innych osadach. To piękny ciąg ziemianek wybudowanych, wykopanych w Karasinie. W Karasinie i Leśniewce stacjonowały duże fragmenty oddziałów legionowych stacjonujących na Wołyniu. Jeszcze, jeszcze na wiosnę 1916 roku można było tutaj korzystać z szczególnego rodzaju zabawki, jakim było diabelskie koło, urządzone przez legionistów w drugiej, obok Karasina, dużej osadzie wołyńskiej w Leśniewce, gdzie stacjonowały setki legionistów. Ale to były już ostatnie chwile, beztroskie chwile, spędzane. Na Wołyniu, w Legionowie i w okolicach. Jeszcze ciągle grano tutaj w piłkę nożną, bo przypomnijmy, że ten sport, który przynieśli w pewnym sensie, można powiedzieć, do Legionów, Lwowiacy. Dwaj bracia zawodnicy Lwowskiego Klubu Piłkarskiego tak się przyjął, że przecież to właśnie tu, w Legionowie, powstała doskonale nam znana Legia. Tylko kto z współczesnych kibiców tej drużyny, mającej dzisiaj kiepski okres, pamięta o tym, że Legia wzięła się z Legionowa na Wołyniu. I to tutaj zaczynała się historia tego klubu. A przypominali o tym bracia Tyrowiczowie, dwóch braci, znakomitych zresztą piłkarzy lwowskich klubów, którzy służyli w oddziale łączności w Legionowie. Ale poza tym, że służyli w oddziale łączności, prowadzili także notatki, prowadzili także coś w rodzaju dziennika. I to w tym dzienniku, zapisywanym na formularzach, depesz. Telefonicznych, bo takie kartki mieli do dyspozycji. Zapisali także ten szczególny dzień, początek ofensywy Brusiłowa, która ostatecznie zakończyła spokojny byt legionistów w Legionowie. 4 lipca pisali Tyrowiczowie. Zwyczajny tryb życia w legionowie przerwał dnia tego o godzinie piątej silny ogień artylerii nieprzyjacielskiej na naszym odcinku. Według meldunków brygad strzelała ciężka artyleria. 15, 18 oraz przypuszczalnie ponad 20-centymetrowy kaliber. W miarę czasu ogień wzmagał się i przeszedł w huraganowy. Właśnie kończyliśmy służbę. Wiedząc, co się święci z ulgą, oddawaliśmy służbę kolegom. Mając całe 30 godzin przed sobą wolnych. Nie mogli wtedy jeszcze wiedzieć, że zaczyna się jedna z najkrwawszych bitew i walk, okresów walk na Wołyniu, ale to już temat na zupełnie inną opowieść. A podczas tej opowieści towarzyszyły nam te przedmioty. Obok kolęd, obok wierszy obok obrazów, obok portretów, obok ozdób wykonywanych do willi powstawały przecież na Wołyniu arcydzieła tak zwanej sztuki okopowej. Jeśli chcą je państwo zobaczyć, namawiam by udać się do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, by zobaczyć te wazony wykonywane z łusek pocisków, by zobaczyć od chociażby taki krzyżyk oparty na czubku pocisku i inne przechowywane w przepastnych magazynach Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Tu także zetkną się Państwo z dziesiątkami fantastycznych pamiątek po walkach toczonych przez legiony na Wołyniu. Wobec tego rozstając się z Wołyniem, rozstając się z Legionowem namawiam by w tym roku koniecznie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sylujówku odwiedzić. A dzisiaj dzisiaj już za uwagę Państwu dziękuję. To kolejna z prezentacji w ramach cyklu z Piłsudskim Pokresach, na kolejne zabiorę Państwa do Radziwiłoskiego Nieświeża, do Dyneburga nad Dźwiną, a potem a potem zobaczymy. Dziękuję Państwu za uwagę.